Cześć, witajcie po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robili dość nietypowe naleśniki, bo z drożdży. Potrzebujemy do tego 300 g mąki, 30 g drożdży, 3 jajka, 5 łyżek cukru i litr mleka. Dżem oczywiście do... później do rozsmarowania na naleśnikach. I zaraz pokażę wam, co robimy po kolei. Na początku 30 g naszych drożdży. Mieszamy z łyżeczką cukru i rozkruszamy to, tak żeby tylko ściągnięta masa z tego wyszła, i odstawiamy to na 10-15 minut w ciepłe miejsce, żeby to trochę zaczęło pracować. Ja to już rozkruszę, żeby cukier znalazł się pomiędzy właśnie tymi naszymi drożdżami. Jak widzicie, nie ma już cukru. Więc odstawiamy to, dość mocno to rozkruszyć, żeby tak luźno bardziej było, a nie takie w jedną całość. I odstawiamy to na 10 do 15 minut. W drugim miejscu przygotowujemy sobie już pod całość masy. Widzicie, drożdże zaczynają pracować, rozpuszczają się. Jeszcze trochę sobie muszą zostać, żeby jeszcze trochę popracowały. W drugiej miejsce 5 łyżek cukru. Oczywiście 3 jajka już mamy. 3, 4, 5 łyżek cukru. 2 szklanki mąki. I mleko. Mleko najlepiej, żeby około godziny postało w temperaturze pokojowej, żeby zrobiło się trochę cieplejsze. I dodajemy go niecały litr. Później, wiadomo, jeszcze zawsze można dodać. Teraz czekamy, aż drożdże jeszcze trochę popracują i całość mieszamy mikserem do osiągnięcia takiej jednolitej masy. Jak widzimy, nasza masa już jest gotowa. To jest mniej więcej konsystencja naleśnikowa. No tak jak to mają być w końcu naleśniki. I całość odstawiamy teraz na godzinę, żeby popracowało sobie. I po godzinie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i zaczynamy wtedy smażyć. Jak widzicie, to ciasto nam trochę urosło. Może nie da się tego zauważyć, ale to jednak trochę urosło, drożdże coś nam zadziałały. Zabieram się do smażenia, zobaczymy, jak ono będzie wyglądało po usmażeniu. Naleśniki wychodzą zupełnie inne niż te zwykłe. Są takie bardziej puszyste. Jeszcze widać, jak tutaj paruje, jest świeżo właśnie usmażony. Są puszyste i trochę bardziej przypalają, ale to z racji tego, że jest w niej dużo cukru. I cukier się karmelizuje pod wpływem ciepła, dlatego właśnie są takie ciemniejsze. Ale są puszyste i bardzo, bardzo fajne. Z drzewem bardzo dobre. Także jak ktoś ma chęć, ma nadmiar drożdży, można spróbować coś takiego odmiennego zrobić. Oczywiście przesmarować dżemem i jak najbardziej życzę wszystkim smacznego.